Aż tak ciężko? Na niebie się kony latają? Chwilowo widziałem tylko tych dwóch. Większość już pod domem siedzi. Dobra, jakie mamy plany? Na razie planów żadnych, tam jeden zdech chyba. Ja się nastawiam, może Piorun mi pomoże. Najwyższy punkt. No to się boję, że zaraz się pieprzy z tego dachu i się skończy. Nie no, to jest moment jak tu staniesz na krawędzi, co nie? Mm. Jest taki efekt, jakbyś się ślizgał powoli tam w dół. Taki widzę, tak lekko, nie? Zawsze jeszcze plujka może przyjść. Wiesz co z ciekawości zrobię? Aż się boję. Pójdę zobaczyć, czy któreś jest już na schodach. No właśnie. No nie pomyślałem o tym. Ale ja co, pójdę jeszcze po latarkę. W sumie spojrzę tak pod tym. Polecam ci z tego kąta patrzeć. Tu więcej widać. Ja tutaj stoję, nie? Tutaj więcej widać, jak tu sobie ustaniesz. Też ja nic, wiem, ale... Czy więcej? Znaczy wiesz, na pewno trochę... Coś tam rozwalasz? Nie. Coś testuję, że tak powiem. Ale wiesz co jest aż dziwne? Mm. Wiesz, tutaj nie ma nic takiego, co może nas dopaść od góry. Wiesz co, bo mamy jeszcze... To jest pierwszy Blood Moon, na który... A, dopiero później będzie coraz tak, to... Ta gra będzie coraz cięższa, jakby nie patrzeć. No dobra, to jak jest Blood Moon, to idę na Z2 chwilę. Schowam się tutaj obok jakiegoś bloku i zaraz wracam. Najwyżej się zaskoczę, nie? Żebyś ty się nie zaskoczył, oj, żebyś się nie zaskoczył. Coś tam rozwalają, ale nie wiem czy to ty, czy to ja oni. Rozwalam. To zaraz wracam. Okej. Okay. No i jest tu ich coraz więcej. No nie mówcie, że ja teraz nie wyjdę. Ja pierdzielę. Uff, wylazłem. Jak mamy Blood Moona, aktor sobie siedzi, kurwa, na awku. Można, można. Ale jeszcze się nie domyśliły, że można tamtędy przejść, więc jest dobrze. O, ktoś chyba wpadł w kolce. O, ja żyję. Żyjesz, żyjesz. Tak w kolce wpadają. Jeszcze. Zaraz raczej tu się dostaną. Na razie tam tłuką trochę.
No, zbij. I to, kochani, nie jest tak, jakby myślicie, że my tutaj się ukrywamy właśnie z tego powodu, że jest kilka zombie i tyle. Oczywiście moglibyśmy je wytłuc, ale one się będą respić i respić i respić. Do czasu zakończenia Blood Moona nie mamy nawet po co wychodzić. A i tak będzie trzeba je zabić. Jezu, Aktor, jak mnie wystraszyłeś. Nie, to co ty, no zombiaki już wchodzą, nie? Spodnie byś założyła, nie? A czekaj, a moja postać nadal spodni nie ma? Nie, go u dupy uświecisz. A co ci coś przeszkadza? Bo jestem innego, bo jestem Święty Mikołaj innego koloru. Tak. Święty Mikołaj dawał prezenty, ty je zabierasz. I jeszcze szybko z nimi uciekam. O Jezu. A filmu nie zdejmą, bo... Bo nie wiadomo, co chodzi. A ludzie się pośmieją za jakieś 2-3 tygodnie. To ile nie stwierdzą, że jestem jakimś dziwnym człowiekiem. Znaczy to, że jestem dziwny, to ja wiem, ale... Czekaj, mam kompleks wieku średniego, tak? Jak to tam mówił pewien użytkownik po banie. O Jezu. Jak to mówi teraz pewna część serwera. Tak. Mam kryzys wieku średniego definitywnie. Tak, kawar, chodzi tutaj o ciebie. Pozdrawiamy. O Jezu. Ją pozdrawiam z radiostacji. Na dachu jakiegoś domu. Co ty na to, żeby im pani bombę rzucić? Bomba masz? No. Była w tej skrzynce. Zobaczymy, ile ich jest. Dawaj bomba. Tylko ją chyba trzeba najpierw odpalić. Aktor, widzisz tą bombę na dole tutaj, koło schodu? Czekaj. W rogu. Widzę chyba. Weź nią strzel, zobaczymy, czy wybuchnie. Czekaj. Pokaż, gdzie to na konkretnie jest. No, pode mną praktycznie, tam gdzie się zębiaki kręcą. Widzisz? A, dobrze. Widzę. Nie, chyba nic nie odpala. Nie. Tylko trzy... O kur... Teraz już chyba podpaliłem. PD jeszcze wpadło razy dwa. No faktycznie, coś zabiliśmy. Masz więcej... O, dzięki za poziom, nie? Tylko dwie sztuki miałem. Dzięki ogółem za poziom, nie? Oko loko. A może ja serio w pięści pójdę? Ja jeszcze mam dwa punkty dostępne. A dobra, zaryzykuję, pójdę w pięści. I mogę już robić narzędzia jakości 5. Ja sobie polecę w pięści na fulla. Pięściarza? Mhm. O kurde. Spróbuję, może się uda. Tutaj patrzę mniej więcej, co my potrzebujemy, żeby na przykład trawery zrobić. No to wszystkie składy, ale te rowery... Potrzebujemy intelekt. Ale rowerami to my się zajmiemy dopiero jak bazę sobie zrobimy chyba. No tak. To wiesz co, to ja może... A właśnie bazę ogarniamy po Blood Moonie, już próbujemy coś? Myślę, że tak. Jeszcze 3 godziny. 3,5 w sumie. W sensie tylko jakoś się tym podzi... A w sumie jak spadł dostałem i tak obydwoje, to... Mhm. Nie, bo chciałem powiedzieć, że tak, to możemy się podzielić, że jedną część domu powiedzmy robię, a drugą ty i... Znaczy nie, za to nie dostajemy expa obydwoje. W sensie za ulepszanie mi chodziło. No to nie dostajemy obydwoje. Indywidualnie no, tak. Każdy.
no to będą musieli się podzielić jakoś, jedzenie, jedzenie. Czy wiesz, ja to pójdę też kopać, jakby nie patrzeć, jakie surowce i sporo dostanę. Jedzenie, jedzenie. No właśnie, masz te jajka? Weźmy może coś ugotujmy w tym czasie. No właśnie chciałem to zrobić, daj mi jajka. Tutaj ci wyrzuciłem na ziemię 6. Jedno mi wyrzuciłeś. A, to czekaj. Teraz masz tutaj drugie 5. Dobra, już biorę, tylko sprawdzę, czy mam coś jeszcze ciekawego tutaj do wzięcia. Ale chyba nie. Blood moon, by the way. Dobra. Gotuję teraz jajeczka. Ale najpierw po Blood Moonie lecę tę questa zrobić. A co ty masz w ogóle za questa? Do zrobienia? No, czekaj, już ci mówię. Wyczyść obszar. No. Mam ci pomóc, czy też sobie radę? Chyba dam radę. 4500 PD i 800 żetonów. Ja muszę jeszcze, jakby nie patrzeć, iść do punktu zbiórki po zapasy. To też chyba się przejdę. Tylko ty gdzie to masz? Czy prawie 500 metrów stąd. A w którą stronę? Zaraz ci powiem. To może akurat będzie mi w tą samą. I to jajko to nie będę gotował. Dobra, tu jest dużo wody, 37 sztuk wody. Fajno. Aż tyle wody mamy. Myślisz, że kto tą wodę ogarnia, jak nie ja? Jedzenia ci u nas pod dostatek. Co to było? Nie wiem. Czytałeś to? Może samochód od tego? Pierdziele, co one tu odwalają? Wiesz, w czym jest problem? Po rozsadzeniu tego nagle jest cisza. No, nic nie tłucze. No to jest trochę niepokojące według mnie. Definitywnie niepokojące. A schodzić nie będę, bo to ryzyko jest w opór. Nawet mi nie przyszło to do głowy, żeby schodzić, aktor. Dobra, to zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy. Myślę, że to też możemy zostawić. No możemy. Ramki się przydadzą. Zostawić. Mam 77 sztuk zgniłego mięsa. Będziemy mieli później z czego sobie farmę zrobić. No. Gorzej będzie z jej utrzymaniem podczas Blood Moona. Słuchaj, no. Coś wymyślimy, bo nie mamy innej opcji. Chyba, że można ją postawić gdzieś wyżej. Albo na przykład na dachu. No właśnie. To nie jest głupi pomysł. Chyba, że robimy coś baza AK. Nie, jak, jak to się ta baza nazywa? To taka w literkę T, kurwa. Nie wiem, nie wiem o czym mówisz teraz. Nie, jakaś tam kiedyś bajka była na tym. A Teen Titans chyba. No. Tak, i ci rozpierdalą podłoże i robisz kabu. To nie jest mądry aktor. Zapomniałem o tym, ale. Tak, uważam, że granie w League of Legends też ma swoje zalety. Jakie? Nie znam takich. Też nie wiem, ale może jakieś są. Gdy później będzie można się bawić jakąś wzmocnioną amunicją.
Druga godzina, jeszcze dwie godziny Blood Moona. Tylko tak jest spokojnie, jest naprawdę. Aż dziw bierze. Właśnie zombiaków w ogóle nie słychać. One sobie odpuściły. No wątpię, ale myślę, że tak samochód tutaj trochę zrobił. No słychać je. Gdzieś. Samochód sprzymierzeniec. O ile to był samochód, bo coś ewidentnie wyjebało, tylko pytanie co? Bombę tam rzuciłeś normalnie. No bombę to już jedną rzuciłem, ale to nie było to. Chyba to jakaś butla była gazowa czy coś. A nie był samochód w piwnicy! Fajna dziura tutaj jest ogólnie. Gdzie? W dachu. Która? Ja się dziwię, że aż on tutaj nie wskoczyły, nie? Ale gdzie dziura w dachu? Tutaj chodź. Gdzie? Tu i tu masz. No bo ja już zrobiłem. Ale on ci tu nie wskoczył, nie ma szans. A nie ma aż tak, dobra. Nie. A tu jaka jest wysokość? Dwie kratki. Jak się zjebiesz, to już nie wyjdziesz. Fajnie, stojąc pod dachem ma mieć mokre ubranie, nie? Bo jest ci gorąco. Masz wodę jak coś. Ja jedzenia potrzebuję. To też jest sporo. Tu się jeszcze herbatki robią. Kotatki są zjedzone. Jeszcze półtorej godziny. I wychodzimy z tego grajdołka. I budujemy... dom na piasku. Mhm. Ten pierwszy Blood Moon nie był taki straszny. Znałem, że będzie gorzej. Aż się nie ma tutaj co robić. No. Exactly. Znaczy ja tam gotuję coś, co nieco. Ja bym sobie jakiegoś expa pobijał, ale nie mam na czym. To jest ciekawe. Naprawdę się nie da tego wziąć? Ale lipa. Ale ściszę sobie dźwięki otoczenia. Aktor, weź sobie na przykład do tego pistoletu hamulec wylotowy modyfikacji, a tu masz jeszcze jeden bandaż pierwszej pomocy. Zawsze ci się to przyda. Chyba mam full, ale dobra. No, ale zamiast ciebie to zaraz nie będziesz miał full. Gdzie jest jeszcze ta hamulec wylotowy modyfikacja wezmę? Z tego rury lecą. I przy okazji większe obrażenia mam. No właśnie. Szkoda tylko, że tego nie widać na broni. Znaczy u mnie tłumik widać. Czekałem zero amunicji. A u mnie na przykład nic nie widać, że coś się zmieniło, nie? To może nie wszystkie się zmieniają. Właśnie, ciekawe czy później będzie jakaś taka broń klasyczna, nie? Tak, to jest pierwszy taki etap tej broni. To
Właśnie, da się lepiej później bronię Ja wytwarzać. mogę AK-to robić. A karabin to mogę AK-47. No wiem, że możesz. Ja chyba idę chwilowo w rewolwery. Ja pewnie pójdę w snajperki. Czy w snajperki, w karabiny takie, wiesz. Sztucery. Sztucery, o właśnie, teraz mi brakowało. Ja nie wiem, może jako druga broń to strzelby jak kiedyś. Ale póki co chwilowo chcę się skupić na rewolwerach i broni wręcz. Wiesz, no w tej chwili nawet nie mamy zbytnio innego wyboru. Znaczy wiesz, niby mógłbym sobie tego. Niby mógłbym sobie iść w. Właśnie strzelby. No, ale... Ale nie mam po co iść w tym momencie pod strzelby. Jeżeli idę sobie w rewolwer. Zresztą mimo tego, że jeszcze strzelby nie znalazłeś. Ale mógłbym wytworzyć wtedy. A. W ten sposób myślisz. Bo ja już mogę sobie tworzyć te drugie poziomy. Jeszcze trzeciego nie mam. A drugie poziomy czego? Pistoletu rurowego. A późniejsze broni to już chyba możemy tylko tworzyć już w jakichś tych stacyjkach, co nie? Workbench, bo trzeba znaleźć w ogóle schemat na workbench. No i ja nie wiem, na pietyk. Ja nie wiem, czy ja nie znalazłem przypadkiem. Zobacz sobie, czy możesz kraftować workbench. Mogę. Warsztat możesz? Klucz, młotek do gwoździ, mechaniczne części i kuta żelazo. No to i tak potrzebujemy huty. Ty nie chwaliłeś się, że znalazłeś crafting na workbench? Mówiłem. Nie. Nie mówiłem, tam chyba jak zwiedzałem pierwszy domek i padłem. Jeszcze osobiście 15. Sobie nie przypominam, ale okej. Jeszcze 15 minut. Tu trochę porządki, kurwa, robię, bo to jest dramat z tym. Dobra, herbatka już się robi powoli. Czekaj, tylko wezmę, bo tutaj mam mięso do dołożenia, nie? Ja tu i tak wkładam wszystko. A, no tak, przecież nie mam pierwszego poziomu gotowania nawet. No to dołóż do skrzyni po prostu i tyle. Do skrzyni. Dobra, już. Wody sobie trochę wziąłem. Weź sobie herbatkę, właśnie się robi. Dobra. I do skrzynki sobie idę. Dobra, tu wszystko, wszystko. Ja biorę 10 butelek z tą herbatką i tyle. Dobra, udało nam się, przeżyliśmy. O dziwo. Dobra. Dobra, to co, to idziemy sprawdzić do garażu, jak to wyglądało? Tak, aczkolwiek uważaj, bo jakby nie patrzeć, one jeszcze gdzieś mogą być i one będą piralne. Więc pistolet w łapę. Mam. Zaraz sprawdzimy, co tu się wydarzyło. Nie dostały się nawet na piętro. Dobra, to chodź, idziemy zwiedzać ten. Coś słyszę. Depuj mnie. Bo nic się nie stało. Wejście do piwnicy było chyba tu. Ja, to samochód wyjebał. A są jaki? Jak się zbugował śmiesznie. Headshot.
No kurwa, genialnie. Dostaniesz? Biegnie. Już nie biegnie. I teraz ostrożnie. Pytanie tylko, gdzie je wyjebał? Tego to ci już nie powiem. Zobaczymy, jakie szkody narobiły. I powiem ci, że nie jakoś tragiczne. Szyby trochę powybijały. No tak, co? Co wyjebał? No w sumie to nic. Jakoś tak znaczy, z tym Blood Moonem. Znaczy wygląda, jakby ten samochód wzięły i rozwaliły. Nie, tam były dwa samochody. No właśnie. No i ten jeden samochód wyjebały. Tutaj stał, w tym miejscu. Dobra, pytałeś się, gdzie mam skarb. Mam na południe, o tam. Na wprost mnie teraz. Teraz masz. To masz w sumie w tą samą stronę, co ja. No idziemy. Tylko ja mam 400 metrów. No to ja mam 500. Oj. To pewnie Shiro nie wziął łopaty oczywiście. Jezu. Dobra, nie chciałem. Masz łopatę? Ja mam metalową przy sobie, poziom drugi. No i dobra. To właśnie tak zrobimy. I rozglądaj się nad zwierzaczkami. Jak zobaczysz gdzieś chickena, to automatycznie mów. Albo królika. Tylko ty tam masz w tamtą stronę, co nie? Cały czas drogą muszę iść. A, no to ja mam tam w prawo, ale to mogę pójść prosto i skręcić później w prawo, nie? No to akurat. Zombie, uważaj. Ale dziwny dźwięk wydał. No w ogóle dziwne dźwięki wydają. Jakby mu się system w głowie rozbagował. O, lecznica, ale pewnie tam będzie dużo psów. Tutaj u budy. Nie wiem, chyba nie chcemy tam wchodzić. Nie, ja tam na razie nie idę. Ja najpierw skarb muszę ogarnąć. Ej, to wiesz co, weź mi na razie daj tą łopatę, jak możesz. Metalową. Już. O, Hunter Spear tam pierwszy. Dobierz i... Dobra, ja biegnę. Jeszcze kawałek się przejdę i zaraz skręcam. Jak tylko zobaczysz jakieś zwierzaki, to z automatu stara się je zabijać, no bo mówię, z tym mięsem to jest problem. Coś tu ciekawego? Nic. O, koszyk sklepowy, jest kanapka. A i zbieraj puste butelki z wodą. Dobra. Burkli water też zbieraj. Uj, nie wiem czy widzisz, ale tam jest wieżowiec. Zostałem koło ciebie. Jaki lakspie. Opuszczony łup. Rama roweru schemat, wow. Właśnie ogółem teraz coś mi tak patrzę, tego ping na serwerze gniecie. Ile masz? 100 coś. Dziwne. Części stalowego młota rozbiórkowego. Oho, będę miał restaurację do czyszczenia. No to uważaj, bo to może być sporo zębiaków. Co jest najgorsze w takich miejscach? Mm. Że ja w sumie nie wiem, co jest zombiakiem, a co jest takim trupem. Czy tych trupów tam to jest ogólnie mało aktor, więc to wiesz. Wal we wszystko, co się rusza. I nawet co się nie rusza. Aha. To jest? Zajebał mi przez drzwi
No to się często zdarza. W sensie tak, ale zabiłbym przez drzwi, przeteleportował się przez drzwi. To już dziwne.